Zapraszam na G2A po fajne promocje. Link w opisie filmu. Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes i witam was bardzo serdecznie w którymś odcinku kolejnym z Fall Guys Ultimate Knockout sezon 3. Moi drodzy, jestem oczywiście pięknym, cudownym bałwanem. Nie pamiętam, który odcinek, bo się zgubiłem w odcinkach, w sensie nie sprawdziłem sobie, który to jest odcinek, ale moi drodzy, jest, jak wiecie, faza na Fall Guysy dalej u mnie trwa, dlatego też pojawia się odcinek, bo lubię w to grać. Zobaczymy teraz, jak nam tutaj szybko złapie lobby i jak się szybko te lobby wyszuka, bo nie ukrywam, że ostatnio, słuchajcie, poza odcinkami sobie gdzieś tam chyba raz czy dwa grałem, to naprawdę znowu jest jakaś dziwna zawieszka i zadyszka. Także mam nadzieję, że naprawdę dzisiaj będzie w porządku. Aha, gra się zacznie, kiedy będziemy mieć 40 graczy, no ale mamy 38 z 60, no to jak? No to jak? Halo Fall Guys, proszę mi to odpowiedzieć, proszę mi tu. O, patrzcie. Tak. To mi się właśnie bardzo podoba, że oni też pokazują teraz mniej więcej taki, wiecie, przewidywany czas tego, kiedy może się mecz zacząć. No ale 2 sekundy minęły, 0 sekund minęło, no i co? A ja dalej lecę! Ja dalej lecę i bałwan mi się topi! O, no tak. Oczywiście też sprawdziłem sobie, kochani, że nie ma żadnego eventu na to, żeby były tylko te nowe i zimowe mapki. Więc gramy w main event, nie wiem, co się wylosuje, kochani, nie wiem. Jestem dobrej myśli. Zobaczymy. Tak, piękna mapka, cudowna i ta kula na końcu. No halo! O, dziękuję. Widzicie? Człowiek nakrzyczy i od razu jest super. Lecę! No i już, no nie chcę w kule. Ała, prosto w marchewkę. No ty. Tu. O, tu sobie podskoczę, słuchajcie, nie muszę tego omijać, tego wzniesienia. Pewnie mi się nie uda. Oczywiście, że mi się nie uda, bo po co? No nie! O jejku, ale mnie by wybombiło. No ale dobra, no. No co? Tam chmurka taka biegła. Widzicie tą chmurkę? Nie wiem, prawo, lewo. Oj. O, dobra, mamy to. Już się bałem, że mnie wywali gdzieś w górę, w dal, w bok. O nie, tutaj też sobie zrobi. Nie! Zostaw mnie. Cyk. No teraz tu bym chciał cyknąć. Cykaj! No kurde, cykaj! Cyk! Jestem qualified! Wpadłem. Jak śliwka... Uuu, jaki wilkołak! Jaki wilkołak! No wpadaj, pani wilko... No, ale podskocz! Co ty? Cyk. Cyk. No, powiem wam, że szałowo. Ładny robot, jakiego ładnego irokezika na kasku. Irokezik na kasku. I jestem w top 50. Bardzo się z tego cieszę, bardzo. Wow. Mogliby jeszcze mieć tutaj takie dźwięki właśnie między czym? Meczykami? No niech będzie meczykami. Zmienić. Byłoby super też, takie odświeżenie muzyczne. Bo wiadomo, odświeżenie graficzne było, teraz odświeżenie muzyczne. O mój Boże, dlaczego jajka, których nie lubię? Czy to są jakieś... Nie, to są te stare jaja. Stare jaja! No cóż, dobrze. Poświęcę się dla jajek. Ej, mój bawan jest taki piękny niebieski. Ładny, jak smerf! Dobra, czy mogę jakieś jajko? Nie chcę kogoś za kuper trzymać, tylko chciałbym jajko, dziękuję. O, mamy żółte, znaczy złote. Żółte, złote. Tu jest jajko, daj mi jajko. Jajko! No, nie trzymaj mnie, panie, w kasku. O ty, czerwona gnido! Odejdź. To jest nasze, ja tu będę bronił, to jest nasze jajobajo. 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 Czy to jajko zostało? Tak jest, dobra, tutaj jest. Ja sobie przypilnuję. Ziemię. Wyszedł, zabrał nam jajobajo! Ja nie, oddaj!
oddaj jajko! O, spuść mnie. No i przegrywa. I patrzcie na to. I pa... Nie, jest po nas. Odpadnę na jajkach. Rozumiecie to? Odpadnę ja na jajkach. Może tu jest żort. No ale... puść. Ach, no Jesus. Do, no nie, no to jest siwy dym, no siwy dym, no siwy dym. Musielibyśmy jakieś złote, słuchajcie, gdzieś skądś przemycić. Mam 6, 5, 6, 5, 6. No i tak się... Fajnie, fajnie, no. Odpadamy. Czy ja mogę z tym jajkiem podskoczyć? No, jedź! Jedź! No czemu nie mogę z tym... Nie rozumiem tego. O, teraz mogę. Zostaw mnie. Fajnie, mamy 4. 2, 3. O, złote nam wypadło. Uuu, siwy dym. Faj. Słuchajcie, tak, tak to jeszcze nie... Puść mnie, złota bubo! Czerwona bubo, przepraszam. No, fajnie. Fajnie, no fajnie, fajnie. O, eliminate, to ja sobie wyjdę od razu, nie będę czekał w tym lobby, bo po co? O, fajnie, 68 punktów, no, powiem wam, że sympatycznie, tak. Wychodzę, wchodzę od razu, no bo to, słuchajcie, nie ma na co czekać. Zobaczymy, czy teraz będzie długo szukało. Kurczę, ale wiecie, w drugiej rundzie nas tak bardzo mocno zmietli? No tego to się nie spodziewałem. A widzicie, a tutaj trzeba się spodziewać niespodziewanego. Takie rzeczy. Takie rzeczy. No leć, bałwan. Mhm. No tak. Mhm. Lubię. Słychać, że lubię tą mapę, nie? Lubię. Bardzo lubię. Bardzo lubię tę mapę. Mhm. Mhm. Dobra, lecę. Jak się utrzymam w tej pierwszej czołówie, w czołówie na pierwszym tutaj planie, to damy radę. O, właśnie tak. Biegnę, moje skupienie jest bardzo mocne. Żeby, wiecie, jak najdalej ubiec. Ubiec, jak najdalej ubiec. Jak najdalej chcę biec. No ale tutaj to już, no i widzicie, i już poszedłem źle. Poszedłem źle, kwiatek do mnie biegnie w doniczce. Jakiejś takiej dziwnej doniczce, takiej bardzo dziwnej. Nie wiem, jaka to jest, jaki to wzór jest nawet doniczkowy. Na wzorach w donicach się nie znam, słuchajcie, nie jestem jakby, no wiecie, znawcą doniczek. No nie. Jeszcze jest szansa, słuchajcie, jeszcze jest szansa, żeby nie odpaść tak od razu. O, tutaj bardzo ładny checkpoint. Pozdrawiam serdecznie WhatsAppa, nie wiem czy było słychać, ale WhatsApp był, tak, był WhatsApp, był. Okej. No, wejdę! Pewnie będę w top 50 albo w top 20 nawet, bardzo mi miło. To teraz musimy sobie, słuchajcie, wybrać kogoś do obserwacji. Może ten pan z kaskiem tutaj bardzo ładnie tak sobie biegnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie pan z kaskiem sobie biegnie. O! Mam brata bliźniaka pan z kaskiem! Tego to się nie spodziewałem! Zwrot akcji! No. Oj. Zakręciło mu się chyba w główce. No wejże, wejdź tu, przecież jesteś tak przed metą, no nie możesz się poddać teraz! No i trzy osoby jeszcze. Tam są dwie. Patrzcie, robią komuś nadzieję te dwie osoby. Ale buble. Ale buble. No i teraz ten wejdzie, patrzcie na to. No, widzicie? I pan z kaskiem nie wszedł. Tak widzicie, los chce w pokera grać, no. No. Poprosiłbym teraz o nową mapkę. Jakąś ładną, bardzo piękną. Losuj.
Losuj, 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 losuj. No halo! Z tą mapką na drugiej pozycji, w sensie wiecie, jako druga w kolejności, i jeszcze się nie spotkałem. No! No! No dobrze, tylko poczekamy sobie. Wsłuchajmy się w dźwięki tej pięknej soundtrackowej muzy. I tutaj musi wejść 29 osób tylko, w sensie może wejść tylko 29 osób. No to powiem wam szczerze, że... mogę nie wejść, słuchajcie. Liczę się z taką możliwością niewejścia. Możliwość niewejścia jest duża. Ale zobaczymy. Wiecie co, tutaj nie będę ryzykował, pójdę sobie po prostu od razu dołem. Bo te rękawice, tam jest ten lód taki... To jest takie, wiecie, no... Spowalniające jednak mnie bardzo. O, dostałem delikatnie z rękawiczki, ale się nie poddaję. Dobra, i co, boczkiem? Tu jest jeszcze w ogóle taki boczek, zapomniałem o tym boczku. Ja przy te rękawice idę tylko i patrzcie, no, dobra. O, tak i tak, no i jestem, o, hopsaj. Dobra, tylko tu, bokiem. O, nie. Nie wierzę, niewiernus. Nie. Ja pierkur, jakie to jest... To jest straszne. Bokiem tu, bokiem. Dobra, nie wiem czy wejdę, słuchajcie, naprawdę nie wiem czy wejdę. Bardzo bym chciał... Jest, qualified! Dobrze. Wszedłem. Teraz skupienie i losowanie mapy. O, szybko. Nawet, co teraz? O, dobra, odpadam, słuchajcie, to już wiem, że odpadam. To raczej odpadnę. Chyba, że będą gorsze lamy ode mnie, to nie. Ale jest możliwość bardzo duża i ogromna, że odpadnę. Ups. Gdzie jest? Tu jest obręcz. Nie zdążę do niej, To już patrzcie, to już je... Co tyle cyborgów tu jest? Pan z kaskiem, z irokezem na kasku. Dobra, jest tu jakaś gdzieś... halo, obręcz. Ne. Poprosiłbym o obręcz. Mogę tak tutaj... Jest obręcz. Dobra, będę miał jeden. Fajnie. 1 na 6. Oczekajcie. Dupsztal. Tu nie zdążę oczywiście, ale ja biegnę, słuchajcie, ja wiem, że ja nie zdążę, ale ja biegnę, nie? Ja, o, tutaj też, Tirururu, tam jest złote było, złote już nie ma złotego, żartowałem. O, czekajcie, może się tak, no, wdrapuj się, chodź bałwan. O, cyk, to mi się udało, to było złoto, 2 na 6, a już 2 osoby weszły, no to fajnie. To powiem wam szczerze, że nie trafię. O nie, no dzia... Patrz, też przeskoczyłem, też powinno coś zaliczyć. A, tu jest obręcz. Jest tu obręcz, ale... Na, pytam siebie, czy masz piękną... Mam 3, mam połowę, 4 osoby już we... Ała, dostałem stopora. 5 osób już weszło, dobra, ojej, nie trafiłem. Tam jest złote, słuchajcie, tam jest złoto, tam się świeci złoto, ale ja tam... Jezuniu! Czy ja bym mógł na przykład tak... Kurde, co ja robię? Jak ja robię? Gdzie ja robię? Dobra, jestem. Tu jest złote. No oczywiście, kiedy ja biegnę, to już... Już ktoś inny wskoczy. Jezu, złote! Nie, ja poczekam! Mam! Ja mam? Dupsztal nie mam ja!
No nie wejdę, słuchajcie, no Jezu, 12 osób, już nie. Na tym się, słuchajcie, zakończy moja przygoda. No Jezu, jeszcze spadłem, bo... Dlaczego nie podskoczyłem, bo co? Złote! Opuścił, opuścił, opuścił! Nie, zahaczył mi się kapelusz. Nie, nie, nie. Kochani, to tak nie, nie. It doesn't work. Like that. No! No nie, nie. Dwie osoby mogą wejść i to nie będę ja. Chyba, żebym znalazł złoto. Gdybym znalazł złoto... A tu? Oj. 4-6. Dobra, słuchajcie. I jeszcze... There is still a chance. Oh my god. How is this possible? A dobra, nie ma chance. Już wychodzę. Jakby nie ma chance. 3 rundy. No dzisiaj powiem wam szczerze, że nie było tak łatwo. Nie było tak prosto i zgrabnie. Brakuje mi 50 punktów do... 50 punktów mi brakuje do kolejnego poziomu, ale moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Także Lowki, Kieski, Bezowski, buziakuję was bardzo mocno i bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się usłyszymy w kolejnym odcinku z Fall Guys, prawdopodobnie za tydzień. A teraz wam buziaczki wysyłam. WhatsApp tam do mnie pisze. Pa, trzymajcie się, cześć. Buzi, buzi.